się Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Trwa rozbudowa terminalu pasażerskiego B, a w tym raporcie pokażę Wam, jak wygląda postęp prac. Zapraszam. Kilka takich informacji, które przypomną Wam też o tym projekcie. Przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego B rozpoczęła się w wrześniu bieżącego roku i projekt ten potrwa do połowy 2021 roku. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość pyrzowickiego lotniska z obecnych 6 milionów pasażerów rocznie do 8 milionów pasażerów w połowie 2021 roku. Jesteśmy przed terminalem B od strony południowej. No i co tutaj się dzieje? No, trwają prace rozbiórkowe zarówno na poziomie jezdni, jak i na poziomie południowej elewacji. Terminal zaczyna tracić swój charakterystyczny zewnętrzny wygląd, który w ciągu najbliższych miesięcy zostanie zastąpiony całkowicie nową elewacją od strony parkingu, która będzie nawiązywała do elewacji terminali pasażerskich A oraz C. To już niebawem. Przed terminalem pasażerskim B przekładane są aktualnie różnego rodzaju sieci. Prowadzone są w związku z tym prace ziemne, dlatego też nie jesteśmy w stanie wydzielić aktualnie takiej sztywnej, stałej ścieżki dla pasażerów poruszających się pomiędzy terminalem C a terminalem A. Jak tylko prace ziemne się skończą, a one powinny się skończyć w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, to już taka stała ścieżka pomiędzy terminalem C a A, przynajmniej od strony terminalu C, zostanie wyznaczona. Bardzo przepraszamy za te utrudnienia. Rozbudowa terminalu pasażerskiego B niestety wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów korzystających z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska. Jednym z tych utrudnień jest konieczność zamknięcia wszystkich wejść do terminalu B od strony parkingu, więc żeby dostać się do wnętrza terminalu B, najpierw należy przejść do terminalu A i tamtędy korytarzami wewnętrznymi można wejść do terminalu B. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie takie podstawowe funkcjonalności terminalu pasażerskiego B, czyli odprawy biletowo-bagażowe, kontrola bezpieczeństwa oraz część bramek do boardingu są dostępne. W ramach rozbudowy terminalu B prace budowlane toczą się nie tylko przed obiektem w tej części od strony parkingów. Wyłączona jest także z użytkowania wschodnia część hali odlotów, zarówno na pierwszym piętrze, jak i na parterze. Zobaczmy więc, co tam się dzieje. Hala odlotów w terminalu pasażerskim B, jej wschodnia część, aktualnie jest zamknięta, ponieważ trwają tutaj prace rozbiórkowe, a gdy tylko się zakończą, wykonawca zacznie tworzyć tą przestrzeń całkowicie na nowo. Rozbudowa terminalu B to także pewne utrudnienia na parkingu, który zlokalizowany jest przed terminalami pasażerskimi, czyli na parkingu P1. W związku z prowadzoną inwestycją musieliśmy wyłączyć z użytkowania 120 miejsc parkingowych zlokalizowanych przed terminalem pasażerskim B. Tam się aktualnie znajduje teren budowy. Ponadto zamknęliśmy także znajdującą się przed terminalem B strefę szybkiego wsiadania i wysiadania. W zamian uruchomiliśmy dwie tymczasowe strefy. Jedna zlokalizowana jest przed terminalem pasażerskim A. To jest ta strefa, która znajduje się za mną. Druga strefa szybkiego wsiadania i wysiadania zlokalizowana jest przed terminalem pasażerskim C. Warto także dodać, że uruchomiliśmy 660 nowych miejsc parkingowych na parkingu P1. One są zlokalizowane w jego zachodniej części. Zachęcamy do korzystania właśnie z tych miejsc postojowych. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy raport z rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B. Kolejny powinien się pojawić za około 3-4 tygodnie. Wtedy pewnie znowu jakieś ciekawe rzeczy będzie można Wam tutaj pokazać. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia i do widzenia.